Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Ten program powstał przy współpracy z prywatnym ośrodkiem terapii uzależnień Skrzydła. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, ja nieustannie zachęcam wszystkich z Was, którzy mają ochotę opowiedzieć o swoich uzależnieniach, o wychodzeniu albo o współuzależnieniach, żeby się do mnie zgłaszać. Mój adres mailowy jest w opisie tego odcinka. Można mnie również znaleźć na Instagramie i na Facebooku pod moim imieniem, nazwiskiem. Pochwalę się po raz kolejny, że napisałem książkę z Arturem Nowakiem o uzależnieniach. Ogarnij się, jeżeli ma ktoś ochotę, to zachęcam. A mam dzisiaj też coś, co rozdam naszym patronom naszego studia. To jest książka Beaty Biały, Hazardziści gra o życie. Są rozmowy z osobami uzależnionymi od hazardu, z dziećmi hazardzistów. Pouczająca i dająca taką większą wiedzę z pewnością mi już dała książka, więc ją też polecam. Dzień dobry, Krzysiek. Dzień dobry. Kurczę, tak myślałem, jak zacząć i nie wiem, jak zacząć, bo jest mi bardzo miło, że jesteś. Mnie również. Jesteś postacią taką w moim, zresztą możemy tak, nie? Uczciwie, nie? Wrytą w moją pamięć od dzieciństwa. I tak się zastanawiałem, czy dzieciak, który mając tam naście lat, wspina się w ogóle na szczyt w ogóle jakiejś popularności, jest w stanie później w tym życiu wejść w jakikolwiek sposób, zbudować swoją dojrzałość, swoją psychikę, poradzić sobie z tym, z czym się wiąże wielka sława. No bo ty byłeś idolem pewnie wszystkich nastolatków wówczas i nastolatek. To były lata 80. jeszcze, tak? Końcówka lat 80. Końcówka lat 80. Dwa programy telewizyjne, w zasadzie półtora programu telewizyjnego, nie? No chyba wszyscy wiedzieli, kim jest Krzysztof Antkowiak wtedy, nie? No wiesz, 14 lat były dwa programy, tak jak mówisz. No, jak wystąpiłeś w Opolu wtedy, to cała Polska praktycznie oglądała Opole. No, i to zmienia kompletnie, jak pytasz o to, czy jest sobie w stanie poradzić. Myślę, że to jest kwestia tego, że no, nie jest to łatwe, bo nagle się twoje życie zmienia o 180 stopni kompletnie. Wiesz, wyjeżdżasz ze szkoły, żegnasz się z kumplami, grajecie w piłę, jedziesz do tego Opola, tylko powiedziałem, słuchajcie, będę w Opolu w tym roku. A, to super, to powodzenia. I wiesz, nie zdawałem sobie sprawy, że to tak bardzo zmieni moje życie po prostu. I to już na przestrzeni 2 miesięcy. Jak już wróciłem do szkoły, już wszystko było inaczej. Cała rzeczywistość kompletnie się wokół mnie zmieniła. W sensie ta popularność, to, że nagle z dnia na dzień stajesz się rozpoznawalny, no to jeszcze jak jesteś młody bardzo, i wiadomo, że jak masz 15 lat, to raz, że przechodzisz już ten okres buntu, wiesz, nastolatka, który i tak się tak, to jeszcze na ciebie spada jakiś matrix, którego nie ogarniasz, bo ta skrajność emocji była bardzo trudna. Teraz z perspektywy czasu, jak myślę sobie, co było najtrudniejsze, to te skrajne emocje, od zachwytu po nienawiść. I jak masz zachwyt i hejt, to nie wiesz, co masz z tym zrobić po prostu. Chyba tak. I ta twoja kariera szybko się zaczęła, błyskawicznie się potoczyła i tak naprawdę zniknąłeś, nie? W jakimś momencie. Tak, ja się wycofałem. Wycofałem się, wiesz, świadomie z tego, z grania koncertów, bo bym nie skończył szkoły nawet. Ja chodziłem do liceum muzycznego, w związku z tym miałem więcej, wiesz, zajęć. Miałem fortepian główny, musiałem zostawać po szkole, ćwiczyć, ćwiczeniówka, fortepian, granie w piłę oczywiście też w międzyczasie. No, także no nie skończyłbym szkoły. Byli organizatorzy, którzy mi dawali, panie Krzysiu, niech pan przyjedzie, bo dużego Fiata nawet możemy panu dać za koncert. To teraz jak wspominam, to mi się chce śmiać z tego, no, ale no tak, wycofałem się. Aczkolwiek muzykę cały czas robiłem, tworzyłem, natomiast ta medialność chciałem zniknąć, żeby sobie ulżyć tak naprawdę, rozumiesz? Żeby ulżyć sobie, żeby stać się niewidzialnym. Miałeś narzędzia wtedy, żeby sobie z tymi emocjami, które się w tobie buzowały, radzić? Wiesz co, no sport. Uciekałem, sport. No. Jak miałem 15-16 lat, to dużo bardzo grałem i w tenisa, i w piłę. I to mi dawało to, że luzowałem trochę, że tak powiem, zwoje.
A tak to, no wiesz, no na pewno popadałem w jakieś takie stany, które na przykład w wieku już chyba 17 lat zacząłem sięgać po alko, żeby się zgłuszać. Były takie momenty, że było takie wino, jakby nie wiem, czy nazwać to winem sangria. Potrafiłem, wiesz, iść do szkoły, ale byłem, o tyle się dobrze maskowałem, że nie było po mnie widać, wiesz. Potrafiłem wypić sangrię, żeby przeżyć w szkole po prostu, bo też była taka zazdrość niektórych nauczycieli. Miałem świetnych też niektórych super ludzi, ale miałem też takich, którzy, o co nasza gwiazdeczka nam dzisiaj powie, wiesz, bo na przykład wyjeżdżałem na trasy i miałem dużo bardziej przerąbane, bo półtora miesiąca na przykład grałem w Stanach trasę. Musiałem nadrabiać te półtora miesiąca. A wiesz, jak za komuny wyjechałeś gdzieś tam do Stanów, no to była taka u niektórych ludzi zazdrość, że on sobie wyjechał, 16 lat ma. No więc musiałem się podwójnie udowadniać niektórym, że zasługuję na to, żeby mnie ocenili, okej? No i to wiesz, tam zdarzało mi się zajrzeć do sangrii przed zajęciami też. Ja tak długo w tej młodości, nie wiem, może nawet nie lubisz do tego wracać, natomiast, bo ja wiem, że to nie jest mam z tym jakby, problemu. Że to jest taki czas, kiedy właśnie się tam dzieją te głowie, w głowie naszych, w emocjach te dramaty, które później w dorosłym życiu nas sprowadzają na czasem, nie wszystkich, nie? Jak ja sobie dzisiaj patrzę na przykład na swoje dziecko, dzisiaj mam to wiedzę, nasi rodzice tego nie mieli, nie? Twoi podejrzewam też, no nie mieli tych narzędzi wtedy, nie? Ja bym nie chciał mojego dziecka wystawić dzisiaj na publiczną taką scenę, żeby ono, nawet jakby miał jakiś talent, obawiałbym się tego, że sobie z tym nie poradzi po prostu, bo to jest, ludziom się czasem wydaje, że a kurde, sławny, w dupie mu się poprzewracało, co ma za problemy, sadówka, ta depresja, tak. Co to można imprezował, mieć za problemy, bo, tak? Chciał balować, no. Imprezowałeś, bo chciałeś balować? Tak. Nie, chciałeś się odciąć od życia, nie? Chciałem odreagować. A kiedy zdiagnozowałeś u siebie uzależnienie, tak? Jakby, albo zacząłeś zauważać? Wiesz co, jak jesteś młody, to ci się wydaje, że jesteś, kurczę, nie do zdarcia. Masz organizm, wiesz. Wszystko się jakoś układa i do pewnego momentu kompletnie tego nie dostrzegasz, że masz problem. Czy u mnie to się jakoś połączyło, bo ja przeżyłem dosyć taką traumatyczną historię z pierwszą moją miłością. Nie chcę o tym mówić, ale to była dosyć hardkorowa sytuacja. Włącznie z podcięciem sobie żył u mnie w domu, krew i tak dalej. I ja potem zacząłem pić. To znaczy, sama popularność nie była głównym czynnikiem, po którym sięgnąłem do kieliszka, tylko jakby to traumatyczne przeżycie pierwsze było takim. To wszystko razem po prostu, cała ta schiza wokół, plus ten zawód, jakby, znaczy ta sytuacja, mnie ciężko to mi w tej chwili nazywać, jakkolwiek było to traumatyczne na pewno. Kiedy zacząłem zauważać, że jest nie halo, wiesz co? Jakoś mi się upiekło w szkole, że nikt mi nie zwrócił uwagi, że coś jest ze mną nie tak. Po prostu to nie było nagminne, że ja codziennie przychodziłem, wiesz. Ale zdarzało mi się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące tak zgłuszyć się po prostu przed zajęciami, żeby te zajęcia jakoś przeżyć, ale nikt nie zorientował się, że wiesz, że jestem, że tak powiem, na jakimś cyklu. No z Gosią Haber rozmawiałem kilka miesięcy temu, czy nawet ponad rok temu, i ona też mówiła, nie? Że jako tam już 15-latka do szkoły jeździła i waliła też jakąś wódkę, nie? Bo sobie też nie radziła. No nie radzisz z tym, sobie, co się dzieje, nie? Wiesz, tak naprawdę otrzeźwienie u mnie z różnych rzeczy przyszło dopiero później. Znaczy ja po prostu, ja byłem takim bardziej i alkoholikiem, bym powiedział, weekendowym. Czyli w tygodniu spokój, nie musiałem pić piwa, nic, ten, ale na przykład przychodził weekend i było tak zwane odrakowanie, czyli... Ale już wtedy było grubo, na zasadzie, że musiałeś zapomnieć, jak ja to nazywam, tak? Czyli pijesz po to, żeby zapomnieć, czyli się zgłuszyć, czyli pijesz tak naprawdę do momentu, aż ci nie odetnie, wiesz, aż będziesz mógł zasnąć. A że miałem dosyć mocną głowę, niestety, to tej ilości były dosyć konkretne, które powodowały, że dopiero się zgłuszałem. Często było tak, że zamykałem imprezę i jeszcze szedłem po flachę, żeby się, wiesz, żeby dowalić się w domu. No to już taki syndrom, tak. To już było grube. Ja wiesz, ja miałem tak z kumplem, z którym też piliśmy bardzo ostro, nie? Pamiętam i kończyliśmy, na przykład się spotykaliśmy w jakimś pubie, piliśmy, już wychodziliśmy tacy ledwo ciepli i on szedł do swojego domu i ja szedłem do swojego domu i ja zawsze kupowałem po drodze sobie coś, żeby jeszcze się dowalić. No.
I żyłem w takim przekonaniu, że on tego nie robi. Po latach, jak ze sobą zaczęliśmy o tym rozmawiać, to on mówi, że ja robiłem dokładnie to samo. Ja to miałem, tylko ja ci nie mówiłem, bo im było głupio, nie? Ja też mu nie mówiłem, że będę pić, nie? No, to był taki moment, który mi już, tylko wiesz, u mnie to się połączyło jeszcze z hazardem, więc jakby to było... A hazard kiedy? Kiedy zacząłeś? Hazard w wieku 30 lat niestety się pojawił i to tak zupełnie, że tak powiem, od czapy, bo zawsze myślałem sobie o tych ludziach, którzy tracą pieniądze, bo to nie jest tak jak wiesz, na Bondzie, że oglądasz Bonda, eleganccy ludzie po prostu i tak dalej, wszystko jest zabawą, to tak widzisz w tych filmach i tak, myślisz... Piękni panowie, piękne kobiety. Tak, dokładnie, wszystko jest super, zawsze wygrywasz w tym filmie i tak dalej. I zawsze sobie myślałem, że ci ludzie właściwie nie wiem po co to robią. I pojechałem do Stanów grać Sylwestra i akurat trafiał, że tydzień miałem opóźniony lot, w sensie, że miałem tydzień wolnego i ludzie, którzy byli organizatorami mówią, z Nowego Jorku jest Atlantic City bardzo blisko. Mamy tu kierowcę dla ciebie, pojedziesz sobie z kierowcą, zobaczysz nasze kasyna. To jest mówią takie Las Vegas wschodu. Mówię, nie, no okej, no nigdy nie byłem, wiesz. No i wyobraź sobie, że pojechałem z kierowcą, który był hazardzistą, ale nie mówił mi o tym, że jest hazardzistą. Mówię, ja ci tu pokażę, wiesz, fajne miejsca. Wiesz co, wziąłem ze sobą chyba z $200 wtedy, tak żeby mieć na jakieś tam, nie wiem, nie wiedziałem ile tam będziemy i... Bo wiesz co, muszę ci o tym opowiedzieć, bo to jest, bo tak się zwykle zaczyna, jak rozmawiam z ludźmi, którzy obojętnie gdzie zaczynali, czy w Polsce, czy... I wyobraź sobie, że nagle zacząłem wygrywać pieniądze w ogóle, które mieliśmy tam być 2 godziny, a spędziliśmy tam prawie dobę, bo tam wpuszczają ci tlen, tam jest wszystko zasłonięte i wpuszczają ci świeży tlen, więc nie czujesz zmęczenia. I potem oczywiście wszystko przegrałem na końcu i zostało mi 25 centów. I wyszedłem i tam ocean, wiesz, słyszałem jak sobie... I myślę sobie, ty idioto, przecież miałeś w pewnym momencie więcej pieniędzy niż zarobisz przez tego Sylwestra. Mogłeś, kurczę, wiele rzeczy za to kupić. I wiesz co, nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że tak dużą mam w sobie tą potrzebę i żyłkę hazardzisty tak zwaną, czy żyłkę, to jest dziwne słowo. Inaczej, że jest we mnie ten niestety potencjał na gracza, na uzależnienie. Na bycie hazardzistą. I tak się zaczęło. I potem jak przyjechałem do Polski, no to już trwało to 10 lat równe. I to jest ciekawa historia. Myślę o tyle, że wielu ludzi przychodzi podobnie jak ja, bo często rozmawiam z ludźmi, którzy albo są jeszcze w procesie, albo wyszli, albo wychodzą i się zmagają. I u każdego widzę, że jest podobnie. Po prostu zawsze za pierwszym razem wygrywasz. To jest tak, jakby cię to chciało wciągnąć, po prostu jakby ci chciało. I wiesz co, i nie chodzi o pieniądze. Czasem się mówi coś takiego, nie wiem, nawet to jest prawda, bo ja sobie na szczęście oszczędziłem. Po pierwszej wizycie w kasynie ja czułem jakieś takie bardzo niezdrowe emocje, jak miałem chyba 18 lat. I wiesz co, ja się bałem później, bo ja tak czułem, że to jest coś, co ja się mogę, ja już wtedy wiedziałem. Mimo, że się wkręciłem w narkotyki, w alkohol, to hazardu się bałem. Natomiast no, słyszałem takie hasło kiedyś właśnie, że często w kasyna dają wygrać na początku, nie? Tak, wiesz co, nawet się zastanawialiśmy, czy to nie jest kwestia tego, że jest jakiś człowiek, niewidzialna ręka i są kamery. Wiesz, bo skoro widzisz, wszystko jest zaprojektowane tak, żeby wiesz, te kolorki, one też są odpowiednie, żeby na ciebie działać, nie? Tak. Żeby cię zachęcić. Muzyka, mówisz, że tlen, który się wpuszcza po to, tak, żeby no ale czy to nie jest, klient był. Może to jest teoria spiskowa, że powiem ci tak, jest niewidzialna ręka, jakiś człowiek, który widzi wszystko, ma kamery, ma monitory i widzi pierwszy raz. Jeszcze wtedy nie musiałeś się tam chyba, nie pamiętam, czy tam trzeba było dowód pokazać czy coś, ale jesteś pierwszy raz, dają ci wygrać, bo wiedzą, że wrócisz na 99%. Oczywiście jest procent ludzi, którzy tak jak ty nie wrócą, ale większość wróci. Większość wróci, bo poczuje tę adrenalinę, która się wydziela. A jak w Polsce to granie wyglądało? Bo to był czas jeszcze tych kasyna już były. Bo to w Polsce też pierwszy raz wygrałem, jak poszedłem. I wiesz, i jakby teraz z perspektywy czasu w ogóle nie chodziło o pieniądze, bo te pieniądze w pewnym momencie stają się dla ciebie wirtualne. Czyli jakby chodzi o sam proces tego, że się odcinasz od rzeczywistości, że jesteś w jakimś matriksie i że adrenalina jest tam dużo większa niż w momencie, kiedy grasz sobie w grę w domu, tak? Na jakąś na przykład, no bo
bo jednak masz z tyłu głowy, że to są te pieniądze, ale one przestają dla ciebie i funkcjonują. Ty przestajesz myśleć kategorią, nie wiem, co ja mogę za to kupić, albo dlaczego to tracę. Dopiero w momencie, kiedy wychodzisz spłukany, trafia do ciebie, jakim jesteś, to uderzenie w siebie, czyli ty idioto. To były najczęstsze rzeczy, które ja sobie powtarzałem. Ty debilu, ty idioto, ty kretynie, co ty w ogóle wyprawiasz? Jak ty się w ogóle zachowujesz? Przecież ja potrafiłem jechać, słuchaj, o godzinie 4 czy 5 rano, bo ktoś mi dał cynka, że jest jakaś maszyna napakowana. Przyjeżdża, jest maszyna napakowana. Ja, słuchaj, o godzinie 4 w nocy potrafiłem jechać do kasyna i spędzić tam 3-4 godziny po prostu i wracać z takim poczuciem, że jestem totalnym debilem, kretynem i idiotą. Przy alkoholu tak samo, nie? Jak pijesz, to nie myślisz o tym, a rano jest właśnie poczucie, że jesteś szmatą najgorszą, nie? Mhm. Uderzenie w siebie tak zwane. Ale jest różnica między hazardem a alkoholem, bo ty alkohol, narkotyki też brałeś pewnie? Znaczy wiesz co, narkotyki były na zasadzie, ja ci powiem tak, ja nie byłem narkomanem takim, który musiał wciągać czy palić. Raczej zdarzało mi się to na imprezach jakieś czasami, ale rzadko. Na szczęście nie wciągnęło mnie to. Natomiast jak pytasz o różnicę, to miałem taką rozmowę z jednym z terapeutów, którzy mówili, że różnica pomiędzy alkoholem a hazardem, że ponoć hazard jest trochę cięższy do wyjścia jakby, bo wódka jest namacalna w sensie, że możesz postawić kieliszek i powiedzieć, dobra, to ja cię dzisiaj po prostu odstawiam. Teoretycznie możesz tak zrobić. Nie? Postawić go i nalać i zobaczyć to jakby, czym to jest. Oczywiście upraszczam teraz. Mhm. Natomiast hazard jest, jak to powiedział, chorobą duszy, czyli jeszcze większą chorobą duszy, bo jakby tyle czynników wpływa na to, że ty tam jesteś w tym procesie, że ciężko go odstawić na zasadzie właśnie namacalnej fizyczności. Z perspektywy czasu... Bo... Emocji więcej chyba jest, nie? Bo rozmawialiśmy o tym trochę, no bo tak. Wódka na początku oczywiście, wiesz, czyli tam inne substancje powodują jakiś haj, nie jest impreza, natomiast z czasem osoba, tak, która pije czy ćpa, już nie odczuwa tego haju, tylko tak naprawdę pije ten alkohol czy bierze narkotyki, żeby właśnie nie czuć nic, żeby właśnie nie było ani smutku, ani nie było jakiejś za dużej radości, bo to jest nie do zniesienia. Natomiast jak też czytałem te historie tych hazardzistów, no tam wszyscy ciągle chcieli się wzbijać na taki poziom, nie? Tak, to znaczy... Ty adrenalina. Chcesz... Po prostu idziesz po to, żeby zapomnieć też. I żeby się odciąć, ale dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że po prostu zaczynasz totalnie ściemniać, czyli tak, jesteś gdzieś z rodziną, czy jesteś z bliskimi i ty myślisz o tym, żeby zagrać, czyli to jest jakby ten nauk przejmuje kontrolę nad tobą, tak? I to nie o to chodzi, że musisz chodzić do kasyna, żeby się stać hazardzistą, bo była historia pewnej babci z Łodzi, która całą emeryturę puszczała na te zdrabki. Bo hazard ma wiele, na przykład rozmawiam z człowiekiem... Nie, no zwykłe lotto, no, totalizator lotto, sportowy, tak? STS, czyli zakłady bukmacherskie, obstawianie meczów. Ten hazard ma wiele jakby macek. Zdrabki to wszystko jest macek, hazard. Tak, które tak. Ludzie czasami sobie nie... A, to takie niegroźne, tam sobie zagram w totka czy tak. Wszystko jest okej do momentu, kiedy to nie przejmuje kontroli nad twoim życiem, a często niestety przejmuje. I zanim sobie zdasz sprawę z tego, że to przejęło... Bo wiesz, jak mówi nałogowiec, czy alkoholik, czy narkoman, czy seksoholik, czy uzależniony od gier komputerowych, czy tych uzależnień jest mnóstwo. Spoko, ja to kontroluję. Mhm. Przecież zwłaszcza mężczyźni mają problem z tym, bo jest ego, bo jest jakaś ambicja, bo ja sobie nie poradzę, wiesz. Ja sobie nie poradzę, dam radę, stary, ja tam się, wiesz, nie przejmuj się. Ja to kontroluję. Tylko, że przychodzi taki moment, że tego nie kontrolujesz, a nie zdajesz sobie z tego sprawy. I co musi się stać? To jest ciekawe dla mnie na przykład. Jakie dno musi każdy z nas osiągnąć? Każdy ma inne dno, jak się okazuje. Że dla jednego dnem będzie jakaś tam sytuacja, która spowoduje, że się od tego dna zaczniesz odbijać, a drugi musi jeszcze przejść jakiś tam, nie wiem, musi osiągnąć kolejne dno, żeby być może się obudzić i wiesz. I to są trudne rozmowy. Ja mam też kolegów, którym się nie udało jeszcze wyjść z hazardu, którym dałem jakby świadectwo, że można, a oni cały czas w tym są i po prostu i ja, wiesz, ja tylko mogę to obserwować, bo jest mi przykro i no to ci powiem tam pewne zdarzenia jak ten, a natomiast no chcę, żeby w tej rozmowie brzmiało to, że ludzie, którzy myślą, że nie mają z tym problemu,
i że to jest tylko lotek, albo to są tylko zdrabki, albo to są tylko ST, albo to są tylko zakłady bubmajerskie, to też są bardzo poważne odnogi jakby tego samego uzależnienia. No a nagrywałem tu chłopaka, który nawet nie chodził do kasynach, tylko u bukmacherów zostawiał pieniądze, nie? A dzisiaj to można robić, nie wiem, przez telefon, tak, przez komputer. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby grać, nie? Ja miałem taki moment, słuchaj... Dzisiaj się chyba nawet nie chodzi po kasynach pewnie tyle, co kiedyś, podejrzewam. Wiesz, nie wiem, bo ja miałem taki moment, że jak się zaczęło zamykanie wszystkiego w marcu zeszłego roku, to sobie pomyślałem właśnie o braciach, którzy grają na zasadzie... To może wielu z nich przestanie grać, wiesz, bo zamykane kasyny, ale potem sobie zdałem sprawę, mówię, człowieku, przecież to wszystko można już online. Nie, mózg uzależnionego znajdzie rozwiązanie na taki problem. To nie jest problem. Słyszałem takie zdanie, które mi tak zapadło, ktoś tam mi opowiadał jakąś swoją historię, jak pierwszy raz się próbował jakoś zmierzyć ze swoim hazardem, z uzależnieniem. I potrzebował rzeczywiście jeszcze przywalić jeszcze raz od dna i tam trochę mułu pokopać od spodu, od dna. Natomiast powiedział coś takiego, że jak właśnie był, rozmawiał z terapeutą, to terapeuta mu dał taką informację zwrotną, że skoro ty straciłeś tylko pieniądze, to ty jeszcze nie jesteś gotowy. Mhm. Że strata pieniędzy w przypadku hazardzisty czasem to jest za mało, nie? Żeby oczywiście się ogarnąć. Oczywiście. No, mnie się udało nie narobić jakichś długów. Aczkolwiek każdy hazardzista. Ostatnio spotkałem sobie człowieka na stacji benzynowej, tankuje, podchodzi do mnie gość i mówi, no cześć Krzychu. Patrzę, kurczę, i wiesz, research, szukasz. Okazuje się, że to jest człowiek, którego ostatni raz widziałem 9 lat temu, bo chyba już 9 lat jestem wolny od tego, w sensie, no jakby nie, hazard, jestem wolny od hazardu od 9 lat. I on mówi, pamiętasz mnie z kasyna i tak dalej. Ja mówię, no coś kojarzę. I tak faktycznie skojarzyłem człowieka i zaczęliśmy rozmawiać na stację. Mówi, słuchaj, wyobraź sobie, że dzisiaj mam rocznicę, jak nie gram. I spotykam ciebie. Mówi, tam widziałem jakąś rozmowę z tobą, nawet miałem do ciebie dzwonić. Mówi, ten, szukać gdzieś tam na Facebooku, że napisał. I zaczęliśmy rozmawiać. I ja mu zacząłem mówić, że go wspieram w tym, że po prostu, żeby uważał na te momenty, gdzie te sny się pojawiają, wiesz. Nie wiem, jak to jest, jak to było u ciebie, jak ci się udało w ten pierwszy okres tego 3,5 roku. No sny alkoholowe oczywiście. Nie? Sny, no tak samo są sny. No, klasyczne głody, nie? No, ja mówię, uważaj na to. I tak samo trzeba uważać w momentach, kiedy masz słabszy moment, że po prostu coś cię tam dobije dosyć ostro i wtedy są te momenty, kiedy trzeba być bardzo, bardzo czujnym, nie? Żeby, bo ja też miałem taki moment po 3 latach, taki... Czy tam był jakiś mecz, pojechałem na mecz, poszliśmy jakieś piwko, wypiłem, coś tam, wiesz, i miałem słabszy moment w życiu i też miałem już taką myśl, że w sumie taryfa i ten. Ale wiesz co mnie bardzo też hamowało w tym, że jakby ja dałem przyrzeczenie sobie, ale też powiedziałem jakby publicznie o tym. A to jest bardzo, wiesz co, teraz z perspektywy czasu, jakby widzę też w tym wielką wartość, że dzielisz się pewnym doświadczeniem, wiesz, że komuś to może pomóc i faktycznie może pomóc, bo takie mam świadectwa, natomiast zrobiłem to też dla siebie poniekąd, bo takie przyrzeczenie, no to jak musiałbyś, kim ty byś się stał dla siebie samego, rozumiesz? A jeszcze do tego, no jednak w jakiś sposób, wiesz, no to cię chroni, że jakby powiesz o tym, że ogłosisz, że tak, że po prostu miałeś z tym problem, ale udało ci się z tym skończyć po prostu. I to jest, wiesz co, no miałem słabsze momenty, ale udało mi się. I teraz jakby każdy rok, każdy czas powoduje to, że jakby jeszcze bardziej widzę, jakie to było dno. Jak to kontrolowało moje życie. To jest, jakby dostajesz drugie życie, no bo zniewolenie to jest zniewolenie, obojętnie od czego. Jeżeli to przejmuje kontrolę, jeżeli ty o tym cały czas myślisz, obojętnie co robisz, jesteś w domu, jesteś ze znajomymi, jesteś z przyjaciółmi, tu gdzieś jedziesz samochodem, cały czas masz nakrętkę. Kiedy? Że już masz głód, no czujesz ten głód, tak? To tak samo jak pewnie z piciem, że po prostu już chcesz. Ja też miałem takie momenty w weekend, że szedłem na zakupy, szliśmy na zakupy na przykład i wiesz, pod płaszczykiem tego, że ja zrobię dobrą kolację, że tu zaprosimy ten, ale ja już tutaj to stoisko, mnie interesowało tam co, wiesz. Czy taka wódeczka, czy taki, co dzisiaj. Już przygotowaniu tam, ta sobota, już było, wiesz.
Czyli to było tak naprawdę, ten głód był, on decydował, jakby tak naprawdę przejmował kontrolę. I tak samo jest z hazardem, myślę, że tak samo jest ze wszystkimi innymi nałogami. To jest, ale mieliśmy o jednej rzeczy pogadać jeszcze. A pogadamy jeszcze, dobra, ja pamiętam, bo to bardzo ważne, tak, mamy czas. A powiedz mi, czy jak już wychodziłeś, jak już przestałeś grać, tak, jak o Bogu możemy za chwilę też, natomiast bo też słyszałem takie historie, zresztą znam historię ze swojego życia, kogoś tam mi bliskiego przez jakiś czas, że leczenie z hazardu to jest, kurde, poważne odcięcie delikwenta od w ogóle środków finansowych, nie? Jak to dzisiaj wygląda w takich czasach, kiedy jest internet, kiedy telefon jest teoretycznie zagrożeniem dla osoby, która grała? No bo przez ten telefon można sobie momentalnie wejść na jakąś stronę, gdzie jest jakaś, nie wiem, poker czy coś. No można. Wiesz co, Jak to u ciebie było? U mnie było tak, że ja nie byłem odcięty. Nie. U mnie się udało, ale ja ci powiem potem jak. Natomiast z tego co wiem, chodziłem też na grupę anonimowych hazardzistów. I tam byli ludzie od prezesów firm. Miałeś cały przekrój. To ciekawe bardzo. Od ludzi, którzy potracili firmy, rodziny, po ludzi, którzy gdzieś tam mieli niezależne zawody, jakiś ktoś to jeździł na taksówce, ktoś tam miał swoją jakąś tam małą działalność, większą i tak dalej. O dziwo, było tam większość mężczyzn, były chyba dwie dziewczyny, chociaż dziewczyny się widuje w takich miejscach też. Kobiety też mają z tym problem, aczkolwiek mam wrażenie, że w mniejszej jakby procentowo, nie wiem czy ktoś to badał, ale myślę, że jest dużo mniej kobiet niż mężczyzn. I powiem ci tak, słyszałem takie historie, że ktoś miał rodzinę, ktoś bardzo dobrze mu się wiodło i tak dalej i przestał, po czym miał słabszy moment i miał w sejfie kilkadziesiąt tysięcy i oczywiście zrobił to. Ten kolega, z którym się spotkałem na stacji, mówi, że odkładali pieniądze na wakacje z rodziną i on w słabszym momencie wyjął te pieniądze wszystkie i po prostu oznajmił żonie, że właśnie nie jadą na wakacje, rozumiesz? U mnie to było tak, że ja miałem cały czas, jakby zarabiałem, grałem, jakby żyję z muzyki na szczęście i to jest okej, okay, że po prostu udaje mi się od tylu lat żyć z muzyki, co nie jest proste, zwłaszcza jeżeli nie robisz jakichś tam rzeczy pod totalnie komercyjnych i tak dalej, idziesz jakąś tam swoją drogą, to nie jest to łatwe, masz lepsze, gorsze momenty, natomiast u mnie to było tak, że ja po prostu już, ja chciałem skończyć ze sobą. I to tak, no tak, że już po prostu miałem dosyć tego. Już czułem, że ja osiągnąłem to dno i że po prostu ja sobie już nie jestem w stanie z tym poradzić. Bo to, co mnie najbardziej dotknęło, to poziom kłamstwa, w którym i żyłem. Czyli jakby no, zdarzało się, że wiesz, pożyczałem kasę na granie. No ale to była ściema, typu słuchaj, potrzebuję na lekarza, potrzebuję na ten. Okazuje się, że jak rozmawiałem z ludźmi, którzy to robili, to robili dokładnie to samo. Czyli zaczynasz, no nie powiesz znajomym, bo wstydzisz się tego. Znaczy to co powodowało mnie, no to wstyd, że po prostu zacząłem ściemniać, wiesz. A dokąd idziesz? A nie, muszę jeszcze coś w studio popracować, ten i kasynko. Ktoś do mnie dzwoni, stary, telefon, wiesz, wybiegasz z tego kasyna. Słuchaj, jestem na spotkaniu, muszę kończyć, wiesz, no po prostu coś potwornego. I jak żyjesz w czymś takim, w takim zakłamaniu, to cię to po prostu tak niszczy. Myślę, że to najbardziej niszczy. Myślę, że to... Jakby to mnie najbardziej zniszczyło, rozumiesz, że spowodowało, że ja po prostu miałem już, ja nie miałem w ogóle godności, szacunku do siebie samego, że po prostu straciłem kompletnie, pomyślałem sobie, jesteś nic nie wart, już jesteś kompletnym zerem po prostu, bo wiesz, no po prostu ten nałóg właśnie tak jak mówię, no przejął nade mną kontrolę i osiągnąłem dno. I wtedy po prostu zacząłem stary czytać o tym, jaka śmierć jest jakaś tam okej. Okay. W sensie jak to zrobić, zacząłem to planować. I miałem wszystko zaplanowane, wiedziałem jak to zrobić, nie będę o tym mówił, ale wiesz, traf chciał, że po prostu... No ja byłem, wiesz, ja byłem daleko od Boga. Mówi się, że sierściuch po prostu to jest... Kasyno to jest szatan w czystej postaci, to jest zło po prostu. Nawet kiedyś czytałem coś takiego, że rulet, który wymyślił ruletkę, że jak wszystko tam sumujesz i tak dalej, to wychodzi ci 666 i faktycznie tak jest. I to już jakby abstrahując od tego, moja partnerka mówi do mnie, a może byś się... Bo doszło do tego, że myśmy nigdzie nie poszli w tego Sylwestra. Ja byłem już tak, ja miałem taką depresję, że ja po prostu leżałem w łóżku, w piżamie
Mówię, nigdzie nie idę po prostu. Nie byłem w ogóle, zero alkoholu. Ja to wszystko już, ja już nie, przestałem trochę pić, jakby już nic mi nie pomagało. Wiesz, taki stan, kiedy już nawet nie chcesz się napić, bo wiesz, że już to zgłuszenie, już tego nie chcesz, już po prostu wiesz, że chcesz skończyć. I ona mówiła, może byś się tak pomodlił. Ja mówię, o czym ty mówisz w ogóle? Po prostu ktoś tam puka do drzwi i znajomi ten, chodź. Ja mówię, nie otwieraj, po prostu ja mam dosyć. I wyobraź sobie, że ja się pomodliłem, tylko ta modlitwa, to była modlitwa, gdzie ja, tam było wszystko, tam był krzyk, tam była pretensja, tam było błaganie, tam było, tam w tej modlitwie, to tam było tyle emocji we mnie. I było coś takiego, Panie Boże, jeżeli jesteś, to mi pomóż, bo ja po prostu, jeżeli ja mam żyć, to mi pomóż, pokaż, że jesteś po prostu, daj mi jakiś znak po prostu. Wiesz, była tam też desperacja w tej modlitwie, ale też zacząłem czuć nagle taki po prostu jakieś takie oczyszczenie w tym wszystkim, że ja mam komu to, że ja mogę komuś to powiedzieć. Wyobraź sobie, że moja partnerka nie wiedziała, że ja mam z tym problem. Ja się potrafiłem tak po prostu kryć z tym. Nikt nie wiedział, oprócz jednego mojego kumpla muzyka, z którym się czasami tam spotykaliśmy. On wiedział i po prostu te spojrzenia tego wstydu były dla nas, że znowu jesteśmy i po prostu takie porozumiewawcze spojrzenia, wiesz. Wiedzieliśmy, tylko my wiedzieliśmy, że mamy z tym problem, ale nikt dookoła nie wiedział. I wiesz, i powiem ci tak, że no, może to się wyda taka historia, wiesz, jak... No ale obudziłem się na drugi dzień, spojrzałem w to samo okno, spojrzałem w to samo niebo niby, ale ono wydało mi się już inne. Znaczy ja poczułem, że nie wiem, że jakby jest jakoś tak inaczej po prostu. Nowy rok, wiesz, spokój taki. I wyobraź sobie, że to był ostatni, znaczy wcześniej, to był ostatni moment, w którym ja byłem w kasynie. Ja po prostu z dnia na dzień po prostu poczułem, że ja tam już nigdy nie pójdę. To była taka, wiesz co, chodziłem na terapię potem. I mój terapeuta mi mówi, bo ja mówiłem mu o tym, że jakby czuję się w jakiś sposób dotknięty jakąś łaską. On mówi, no Panie Krzysztofie, no ale nie wolno zapominać o tym, że to Pana praca, że to Pana jakieś postanowienia. Mówi, ja tego nie neguję. Tylko, że jak potem rozmawiałem właśnie z terapeutami, to mi mówili, słuchaj, no to jest bardzo trudne. Ja mówię, no może to jest trudne, ale mi to jakoś pomogło. No i powiem ci, że bardzo mi ta modlitwa pomogła i dużo zmieniła. I tyle. No podobno duchowość jest jakby takim elementem, bez którego się nie da za bardzo wyjść. Wydaje mi się, że się nie da. Tak, wiele osób tak uważa. Wiesz dlaczego? No zobacz, terapia 12 kroków, niezależnie od tego, w co wierzysz, pierwszy krok to jest zawierzenie sile wyższej. Czyli jakby jesteś na tyle bezsilny, musisz się do tego przyznać, że upadłeś, że jesteś słaby. Nawet jeżeli jesteś silny w innych, słuchaj, przecież alkoholicy czy hazardziści to są ludzie sukcesu często. To są ludzie, którzy ogarniają wiele rzeczy, są silni, rozumiesz, są męscy jakby w tym takim pojęciu sprawczości, ogarniania, wiesz, siły i co z tego. Ale tu jest słabość, tu jest ta dziura, w która po prostu jest, każdy ma swoją piętę achillesową. I dlaczego o tym mówię, że nie bez powodu ludzie, którzy stworzyli terapię 12 kroków, a jak wiesz, byli to ludzie, którzy tam w Nowym Jorku się zebrali i oni tam zaczęli kminić, co można z tym zrobić, też byli hazardzistami. No jakby no, zawierzenie sile wyższej. Nie wiem, wiesz, ja nie wiem, nie jestem terapeutą, no, ale wydaje mi się, że to, że wiara jakby bardzo pomaga i że takie jakby zawierzenie i pomoc Boga, mnie to po prostu jakby bardzo pomogło. Ja mogę świadczyć o sobie, tak? Każdy ma swoją drogę, tak samo jak jest droga duchowa, każdy ma swoją jakąś duchową drogę, każdy się inaczej rozwija. Ważne, żeby ktoś, żeby jednak tą sferę też nie zapominać o niej w dzisiejszym świecie. Ale to jakby jest inna kwestia już zupełnie. Nie wiem, no chyba tak jest. Ważny temat poruszyłeś tej męskości, takiego myślenia trochę w kategoriach stereotypowych, że mężczyzna jest jakby synonimem mężczyzny, jest ktoś, kto jest twardy, ktoś to ogarnia. Oczywiście. Tak jesteśmy kulturowo jakoś tak zakorzenieni, że facet musi, nie powinien się poddawać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, przyznanie się do tej słabości, która jest, ta jedna słabość przy tym całym ogromie tej wspaniałości, tak to powiedzmy. Najtrudniejsza rzecz. Chyba. Najtrudniejsza, ale jakby uwalniająca. Nie? Tak. Jak zrobiłeś ten coming out publiczny, pewnie się podejrzewałem, że się wstydziłeś
to zrobić i bałeś się pewnie tego, jakie będą reakcje, a jakie były reakcje, bo... Wiesz co, pomyślałem sobie tak, że nawet jeżeli jednej osobie pomogę, mówiąc o swoim doświadczeniu, to znaczy, że warto to było zrobić po prostu, że to jest warte tego, żebym o tym powiedział. I tyle. I powiem ci, że no, tak było. Ale rzeczywistość pewnie była inna od wyobrażeń, zakładam. Jeśli chodzi o te informacje zwrotne, jakie dostawałeś. Właśnie potem, były fajne. Właśnie no. Były takie, że wiesz, że ludzie do mnie pisali na Facebooku, że spotykałem potem ludzi gdzieś na stacji benzynowej. Panie Krzysiu, szacun za ten wywiad, dzięki w ogóle. Jakieś takie, nigdy nie dostałem jakichś takich, wiesz... Czy ja też nie, wiesz, powiem ci tak, ja robię swoje i jakby... Pamiętaj, że tak jak Clint Eastwood, pewnie też twój, jeden z twoich idoli, powiedział, że opinia jest jak dupa, każdy ma swoją. W brudnym Harry. I powiem ci, że coś w tym jest, że po prostu trzeba robić swoje i jakby... Wiesz, jest coś takiego, że każdy z nas ma pewną taką prawdę w sobie. Każdy człowiek. I po prostu jeżeli czujesz, że w tym miejscu chcesz to powiedzieć i jakby w tym miejscu uważasz to za właściwe, nie zastanawiasz się, co ludzie powiedzą, jakby nie robisz sobie tych blokad, które każdego z nas mogą bardzo blokować, bo jak zaczniesz się schizować na to, co ten, to cię to zblokuje, a chodzi o to, żebyś powiedział, co tak naprawdę myślisz o tym. W tym momencie, bo za rok, jak się spotkamy, to pewnie powiemy sobie jeszcze więcej, będziemy jeszcze być może mądrzejsi o wiele rzeczy, tak? Być może inaczej spojrzymy na pewne rzeczy, ale na dzisiaj, jak o tym mówię z tobą, to widzę to w ten sposób. To mieliśmy jeszcze o... Wiesz, mieliśmy pogadać o tym, że żyjemy w czasach uzależnień. Tak. W ogóle. I też o bieganiu na zasadzie takiego ekstremalnego biegania, czy o ludziach, którzy się... dla których góry są takim rodzajem odcięcia, adrenaliny i tak dalej, którzy często kończą, wiesz, no kończą życie, że to jakby, że ja chciałem powiedzieć o tym, bo miałem takie przemyślenie przy spotkaniu z tym. Wiedziałem, że się spotkamy i stwierdziłem, no chciałbym coś powiedzieć, co będzie miało jakikolwiek sens. Wszystko, co mówisz, ma sens do tej pory. Nie, wiesz, to nie o to chodzi. Ja po prostu niewiele wiem i zawsze myślę sobie, że są, że moje doświadczenia, jakby ja się dzielę tylko moimi doświadczeniami i po prostu... Jak słucham czasami ludzi, którzy mają jakieś przeżycia, to widzę też podobieństwa, ale często mówię, wow, ja pierdzielę, mnie tam nie było po prostu, wiesz. I mnie tam nie było na zasadzie, o kurde, to jest tak mocne i to jest tak przekonujące, że teraz to widzę jeszcze z innej perspektywy. Natomiast myślałem sobie właśnie o tym, że jest człowiek, który na przykład jest uzależniony od chodzenia takiego ekstremalnego, wspinania się gdzieś tam, wiesz, na Mount Everest, czy po górach. No, Mount Everest to tam akurat najmniejszy problem pewnie z tych 8000. No, dokładnie. Ale wiesz, chodzi mi o to, że tak. Jak wygląda rodzina, czy najbliżsi, czy w ogóle twoje relacje, jak jesteś uzależniony? No, wyglądają kiepsko. No, w ogóle ich nie ma. No, nie ma. I teraz mówiłem ci o tym, tak naprawdę zobacz, jak ludzie oceniają. A ten to... Bo a propos oceniania ludzi, też chciałem ci o tym powiedzieć, że żyjemy w czasach, kiedy bardzo szybko oceniamy, kiedy bardzo szybko segregujemy coś tam i tak dalej, co często jest kompletnym absurdem i błędem dla nas i często nas to w ogóle też prowadzi na manowce, bo zauważ, że ktoś, można spojrzeć, chłopak rozwala, to jest dobry przykład, który kiedyś usłyszałem, mówi, chłopak rozwala, 15-latek, 16-latek rozwala przystanek autobusowy. I teraz tak, większość ludzi powie, do poprawczaka z nim, do więzienia, skandal ten. Ale rzadko ktoś się zastanowi, dlaczego on to robi. Bo ojciec pije, bije i tak dalej, bo go wysłał, żeby nam... Nie wiem, jest szereg przyczyn. Często my nie patrzymy na człowieka, jakby wiesz, dlaczego. Nie próbujemy się zainteresować, dokładnie, tylko od razu oceniamy, tak? Znaczy, na ogół tak jest. I teraz chodzi o to, że jak pijesz, czy jak ćpasz, no to jesteś ćpun, jesteś alkoholik, w ogóle wiesz. A jak ktoś chodzi po górach i tak dalej, no to nie, no to ten. Ale jakby chodzi o sam efekt. Relacje w rodzinie, tego kogoś nie ma czasami pół roku w rok w domu. I czasami kończy się to śmiercią. Czy na pustyni, w biegach, kurczę, jakichś 3-4 maratonach pod rząd, czy no, ktoś ginie, zostawia tych ludzi. I teraz ja miałem takie pytanie w sobie, kurde, no to też jest nauk, tak? To też jest uzależnienie od adrenaliny, nie, no, od to jest pokonywania. Koncentracja życia wokół jakiejś pasji, którą się nazywa pasją, a do której relacja jest chora często.
jak ja na przykład, no my jesteśmy narodem, który ma wielu, miał bardziej, wielu wybitnych himalaistów, bo większość z nich pewnie zostawiła gdzieś tam, leży w śniegach, w lodowcach. I no niestety co jakiś czas dochodzą do nas informacje, oczywiście poza sukcesami, którzy ci himalaiści mają, są informacje o jakichś tragicznych śmierciach przy zdobywaniu jakichś tam kolejnych szczytów. I media, które rozpętują histerię i rozwodzą się nad wspaniałością i śmiałością tych bohaterów, którzy tam się wspinają i giną później, to się też od razu zastanawiam. Mówię, a kto pomyśli o tej żonie, o tych dzieciach, które zostają sierotami? Kiedyś sobie jeżdżąc samochodem audiobooka słuchałem o akurat jednym z tych, który dożył starości i już się nie wspinał, o Kurtyce, też wybitny wspinacz. No to on, jakby jego historia jest historią takiego skończonego egoisty, nie? Który generalnie no, jak jest w domu, to już po dwóch dniach nie wie, co ma ze sobą zrobić i już kombinuje, jak tu znaleźć hajs, jak skombinować, żeby znowu zniknąć na parę miesięcy, czy to w Himalaje, czy Karakorum i, no, i rodzina, nie ma wiesz, kompletnie znaczenia. Nie? Uzależnienie, no. Tak? Od czego? No też adrenalina, pewnie też pokonywanie siebie, jakiś ten, ale to jest uzależnienie, więc jakby... Różne zajawki mogą być niebezpieczne w pewnym stopniu. No. I oczywiście zbieranie znaczków pewnie nie nosi ze sobą takich konsekwencji, nie niesie jak bycie himalaistą, ale... Czy ekstremalne właśnie wycieńczające też biegi, gdzie tak. Po prostu ktoś może nie wytrzymać, serce nie wytrzyma. Tak, na pustyniach, przy jakichś tam 40 stopniach w cieniu, gdzie nie ma cieniu, bo jest pustynia. No znam też, no też znasz, no takie... I też znam człowieka, który właśnie no, tam chce też zrobić jakąś tam ekstremalną rzecz. Ja się go pytam, no ale dobra, ale okay, bo ja chcę sobie to udowodnić, że ja dam radę. Mówi, robisz to też dla sławy? On mówi, wiesz, no wiadomo, żeby się pisało, wiadomo, żeby się mówiło. Ja mówię, no dobra, ale jak znajdziesz się już tam w tym morzu i tak dalej i po prostu no, będziesz w totalnej, za przeproszeniem, dupie, bo ta straż graniczna z jednej strony nie przyleci, będziesz w jakimś, nie przeżyjesz tego, to co? Nie, no wiesz, no muszę pokonać jakieś tam demony swoje. Okej, ja to rozumiem, bo każdy z nas lubi wyzwania, każdy z nas myślę, że chce pokonywać te demony w sobie i robić kolejne jakieś tam, wiesz, kroki. Ale często też warto sobie zadać pytanie, jaką cenę płacimy za to. Jaką inni płacą z nami cenę, może tak też. No tylko osoba, która jest tak opętana tą myślą bardzo, tak w taki uzależnieniowy sposób, no nie zada sobie tego pytania, nie? O tym niestety są uzależnienia, nie? Że niestety często sama osoba uzależniona dowiaduje się o tym, kiedy już jest trochę późno. No. Ja chciałbym jedną rzecz jeszcze powiedzieć właśnie, żeby zwłaszcza wiesz, do naszych ziomków, znaczy, mówię to o mężczyznach, że po prostu, że to nie jest słabość, jeśli my zdamy sobie sprawę z tego, że mamy problem. I że sobie nie radzimy, że to nie jest słabość. Tak naprawdę to nas wyzwala i powoduje to, że jak się wyzwolimy z pewnych rzeczy, to stajemy się silniejsi. I to, że się przyznamy przed sobą i przed światem, mam tu na myśli rodzinę, najbliższych, że powiemy o tym, stary, no miałem problem. Mam problem. To nas wyzwala i to jest tak naprawdę świadczy nie o słabości, tylko no bo tylko świadczy o pewnej, no wiesz, chłopaki nie płaczą się, mówi tak dalej, no ale tak. Jak idziesz, mi się zdarzyło parę razy, kurde, że mi łzy napływały na filmie, w kinie. Często mi się to zdarzało pod wpływem jakiejś sceny emocjonalnej i muzy, która była tak połączona, że po prostu chcąc, nie chcąc, niezależnie, no rozumiesz, i czy to, i czy, i wiesz, i byłem z dziewczyną, czy ten, po prostu było mi wstyd, rozumiesz, że ten, tak się wytarłem, coś ten, tak, że niby nic się nie dzieje, ale to właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli my sobie zdajemy sprawę z tego, że coś, obyśmy sobie zdawali, tak? Ja to mówię, no po to tu jesteśmy, żeby może komuś pomóc też i przede wszystkim, ja tak uważam, że po to jest ta rozmowa, że jeżeli komuś pomożemy, to super. I właśnie, żeby zdać sobie sprawę, że jeżeli coś, że czujemy już, obojętnie w jakim nałogu, że po prostu to nie jest okej dla nas, że po prostu czujemy się z tym źle, że się upadlamy, że mówimy sobie, że ty idioto, dlaczego?
to już jest sygnał, żebyśmy próbowali z tym, że tak powiem, żebyśmy spróbowali sobie pomóc, czy chodząc na terapię, czy chodząc na grupę. Przecież to nie jest nic złego pójść na grupę. Bo masz ludzi, którzy mają ten sam problem i jakby możesz szczerze o tym pogadać, a nie pogadasz o tym szczerze często, bo się właśnie wstydzisz, bo nie pogadasz o tym z żoną, czy z dziewczyną, czy z kumplem, czy z przyjacielem nawet, bo będziesz się bał, że on cię oceni, tak? A tam cię nikt nie będzie oceniał, po prostu tam każdy przychodzi z tym samym problemem i tak jak mówię, jest tam absolutny przekrój ludzi, możesz spotkać bardzo fajnych, inteligentnych. To są wszystko demokratyczne choroby, bardzo. Dotyka to wszystkich. Jak grypa. Tak. Tak. I nie wybiera, nie wybrzydza. I łapie każdego jak może. To jest dobra kropka. Ja też płaczę. Ja w ogóle się wzruszam na kreskówkach nawet, które są takie fabuły. Bo tam zawsze jest taki, no wiadomo, kino jest tak skonstruowane, tak, że musi być jakiś taki wzruszający moment. I ja zawsze płaczę i się tego nie wstydzę. Bardzo dziękuję, Krzysiu, że do mnie przyszedłeś. Ja również dziękuję. Jestem zaszczycony. Ja również, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.